Jak mi się skojarzył Snake, nie wiem czemu. Znaczy, czy on tak się nazywał? No dobra. Podobno jesteś hutnikiem. On ma dużo rudy, którą możemy po prostu wymienić, prawda? Możesz mi dać trochę rudy? Jeśli dasz mi coś w zamian. O właśnie, ma 750. Chyba w trzecim rozdziale ma jeszcze więcej i w ogóle. Ej, ja miałem już umotacz. Dobra, to chociaż część tego szmelcu sprzedam. No. Już 500. Ma 750 rudy, tak? To jeszcze troszkę po to. To może to zabieram. O, idealnie. Równiutko. O to chodzi. Mam chyba dużo tej rudy, jak się tak zdaje. O, co to jest? Kolba. Nie, że tego się tak wszystko mi cieszy w ogóle. No, no i dlaczego nie mogłem wstawić, nie wstawiałem odcinku przez te dwa ostatnie dni? Tak, w poniedziałek, to znaczy tak. Ogólnie ja w czerwcu, przez cały czerwiec mam alergię, jestem uczulony na pyłki. I to jest gdzieś, no równo cały czerwiec tak mniej więcej to wygląda. Gdzieś tak końcóweczka maja zaczyna mi się ta alergia i tak trwa do lipca, do początku lipca. No i w poniedziałek normalnie miałem taki szczyt tej, znaczy tak, taki byłem, no miałem szczyt tej alergii, tak, no miałem takie objawy straszne, w ogóle kichałem i do niczego się nie nadawałem. No i musiałem wziąć po prostu przeciwalergiczne leki, a po nich normalnie jestem taki śpiący, że po prostu nawet mi się nie chciało tego wszystkiego nagrywać. Wyglądałoby to tragicznie, no co ja normalnie ledwo wtedy żyję i tylko bym spał cały dzień. A we wtorek byłem na wycieczce, więc też nie mogłem nagrać, kiedy nie miałem kiedy. Znajduje się wiele jaskini, ale nie udało się nam jeszcze odnaleźć gniazda. A, nie wiem, ja z nim gadam, ponieważ muszę najpierw pójść do Azgama. Ale jeszcze przed tym trochę chcę potrenować na innych pełzaczach i zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Nie. 447. Nie chciałem tak. Dobra, spróbujemy z łuku. Pięknie, pięknie, yeah! Jebezi, normalnie snajper. Nie, dobre, cofam to wszystko, łuk jest genialny. Znaczy prawie. Bezi, zgrzewaj. Leci za mną tą gówno. O kurde. Schowa. Nie. Chodź tu, wracaj. O tyż mi. Chodź tu na solo. Dobra, zasejwowałem chyba tak przed chwilą. Trudno. Jeden tu jest? Jeden? Uhuhu. Nawet dwa były, ale jeden mi nic nawet nie ruszył. Jeszcze dwa tutaj są. O nie. Leci tu! Chodź tu, robaku. Nie. O nie. Kurde, trzeba, czemu mu wraca. Zawsze jest to jakoś tak inaczej czasami. No, teraz chcę znaleźć tego uszkodzonego troszkę. Nie tego. O! Nie, tego drugiego, o! Trafisz, czy nie? O, shit! Dwa, trzy! O, fuck! Bardzo ich dużo jest, powiem wam. Dobra, to może się z nim strażnik. Dobra, wygrałeś. Dobra, fuck.
Szyjt, no bijcie ich, ja nie mogę. Od czego wy tu jesteście? Nie widzicie, że pełzacze tutaj nas atakują? Co, ja jestem na 3 hity u nich? O, fuck. Schowaj. Garb. Haha. Ej, nie. Nie chciałem ich zabić. Dobra, spoko. Już jest git. Wszystko, okej. Okay. Nic wam nie robię. Dobra, chyba wszystkie tam padły. Można wejść spokojnie. No, trzeba będzie sobie jakoś tam radzić. Nie będzie chyba łatwo w tej jaskini, coś mi się tak wydaje. O, będzie lipa, tak, i będzie fail, że szok. Dobra, wygrałeś. A, tutaj jest kopacz. Dobra, takie wygrałeś. Buty. Dobra, nic ci nie robię. Wygrałeś, wygrałem. Ja tu bez tej pochodni tutaj nie daję rady. Znaczy, no, wygodnie jest po prostu. No i teraz widzicie. Oczyściliśmy kopalnię, znaczy szyb kolejny, tak można powiedzieć, i mogliby tutaj też zacząć kopać. Czemu by nie? A tutaj na górze, chociaż można tutaj było wejść i tak strzelać do tych zębaczy, i to chyba było, nie byłoby złe rozwiązanie, ale bywa. To jeszcze jeden, tutaj jest taki boczna jaskinia, w której też jest chyba kilka tych pozaczeń. Zresztą przekonam się. Chyba ze 2 albo 3. Ale to już powinno pójść. Sprawnie. Chyba. Jedna sztuka. Jak coś, zapis. 48. No, ciekawe, ile dobijemy zapisów w całej grze. Dobra, zabij go szybko, zabij. Bez. Jest git. Wiecie co, muszę stwierdzić oficjalnie, że trochę lipny jest ten łomotacz. Nie wiem, czy nie lepszy okazałby się miecz. Ale to też może kwestia tego, że mam mało siły. Chociaż 36, nie wiem, czy to jest na ten poziom mało, ale tak średnio to idzie. W sumie no, aż tak obeznany w tym gotiku nie jestem, jak w drugiej części. Tak więc no, tutaj może mi troszkę słabiej iść niż w tej pierwszej, drugiej części. Ale no, powinienem to jakoś względnie przejść, tak bez większych problemów. O! Tutaj mamy pierścień i 2 bryłki rudy. I może zobaczmy, co to za pierścień. Pomniejszy to chyba ten. Tak. To w sumie znaleźliśmy już 2 pierścionki jakieś w tej kopalni całej. No, można je później jakoś sprzedać. Spadaj, weź. No to tak myślę, że już trochę poćwiczyłem na tych pełzaczach. O, kościany łuk. On powinien, nie wiem, czy on jest dobry, czy jest zły, ale długi łuk, kościany. Aha. No jest gorszy trochę od tego mojego, ale niewiele. Zawsze będzie można go sprzedać. Tutaj jest też taka ciekawostka, jeszcze pokażę wam. Jest tutaj ork niewolnik, który no, pracuje dla nich. Musi ten kołowrót, no, musi tak pracować ciężko. Nie wiem, co on robi, czy jakoś rozdrawnia tą rudę, czy coś, czy co on robi. Ale ten kop jest rudy, jest no świetny. Wydaje mi się, że jest większy niż ten w nowym obozie. A nie dość, że oni właśnie sprzedają tą rudę, to znaczy wysyłają królowi, no, sprzedają. I tutaj mają też taki kopiec wielkiej rudy, więc ci w nowym obozie naprawdę muszą mieć niskie obroty przy wykopywaniu. A niby wydaje się, że kopalnia też jest duża, ponieważ tam mają tą zewnętrzną i tą wewnątrz, czyli nie jest taka zła.
A tu mamy Ashgana, który właśnie pilnuje tej bramy, żeby nikt jej nie otworzył. Gdzieś tutaj musi być gniazdo pełzaczy. Cała ta przeklęta góra jest jednym wielkim gniazdem pełzaczy. Dlaczego zamknięto ten szyb? Nieważne, ile pełzaczy zabijaliśmy, kolejne zastępy wyrastały jak spod ziemi. Wygląda na to, że gdzieś w pobliżu jest ich gniazdo. A, bez ziemi się pali ręka. Nie, to przejście można otworzyć tylko za pozwoleniem Liana. Bez tego nie ma o czym mówić. To jest właśnie, trzeba powiedzieć. Ashka, możesz już otworzyć te drzwi. Mówiłem ci już, tylko jeśli Jan. Wszystko będzie w porządku. Pozdrowienia od Jana. Cóż, jeśli Jan bierze na siebie odpowiedzialność, ale tylko pod jednym warunkiem. Jakim warunkiem? Sprowadź mi tu najpierw dwóch albo trzech strażników świątynnych. Nie chcę tu siedzieć sam, gdy cały szyb zaroi się od pełzaczy. No dobra, to chociaż tyle. To... No ale czy on mi nie liczy, to byśmy byli we dwójkę, no. O nie, trzeba jeszcze więcej tych zgromadzić tego. No. Trzeba jeszcze załatwić dwóch świątynnych strażników, albo trzech. Trzeci jest właśnie tamten Gornabar, chyba tak się tam nazywał. No i tam jest ten trzeci. Świątynny strażnik, którego chyba możemy wziąć. Wiem, gdzie znajduje się gniazdo pełzaczy. Nawet muszę tam pójść, żeby zrobić coś dla Korkaloma. Zatem przyda ci się moja pomoc. Pójdę z tobą. Jej. Dobrze. Spotkamy się przy wielkim przejściu. No, czyli ten bez niczego od razu fajnie poszedł. Ale ten będzie chyba chciał eliksir, bo to jaka ciężka walka. Potrzebuję twojej pomocy. Szukam wydzieliny pełzaczy dla Kaloma. I chyba wiem już, gdzie znajduje się gniazdo tych drapieżców. Pomożesz mi po otwarciu przejścia? Walka z pełzaczami to niebezpieczne zadanie. Przynieś mi napój uzdrawiający. Nie mam. Proszę, może to ci pomoże. Dzięki. Możesz na mnie liczyć. Będę czekał. Będę czekał. No i może poczekam jednak na... żeby przyszli obydwoje. Ci strażnicy, żeby tam jednak podeszli już. Podszedli? Nie. Podeszli. Nie. Zawsze mam taki dylemat, czy dobrze wymawiam jakieś słowa podczas nagrywania i tak. Z drugiej strony nie chcę tutaj jakiejś wtopy mieć, a no i później tak się zastanawiam czasami nad tym i to jest dla mnie takie trochę, no, problemowe. No, chodźcie szybko. Gdzie jest tamten? Oj, daleko. W takim razie zapis i otwieram to. Ale najpierw może jeszcze się uzdrowię. A może te krucze ziela? Ej, czemu on mi nie... A bonus mana, a ja takie wpierdalam. I tak patrzę, czemu w ogóle nie rośnie tam HP? No. Przygotowania skończone. 1500 expa za tak nie byle coś. Będzie niezły bal. Przepuść melanż. O, i przed. Dobra, otwieramy. Bam. I zespełniło się mnóstwo, a to naprawdę dużo pełzaczy. Dobra, ja też sobie postrzelam z łuku. Chociaż exp chyba mi nie idzie za to, że oni zabijają. No już, schowaj to. No ale trudno. Nie. Trafiłem go z łuku. Oh shit. Fuck. Nie no. Jeszcze takie coś. O, takie byle gówno się zawraca normalnie głowę mi. Zdycham. Ale cóż poradzić w takiej sytuacji beznadziejnej. U mnie normalnie ciachnie i po mnie. Naprawdę po mnie by było, gdyby on mnie trafił. Uff. Na szczęście.
Oby się później na mnie nie rzucał, bo będę miał kichę. No, to teraz najgorsze części właśnie tego zadania to... Jeszcze jedna rzecz. Czy ja mam... Jest, mam chociaż jedno światło. Nie wiem, czy ona mi coś da, ale... No, ale wezmę. Założę. To znaczy użyję. Tak. Czyli tak, pod czwóreczką mamy. Światełko. I co? Idziemy. Tylko najpierw jeszcze zapiszę 50. zapis właśnie przy tej, przy wejściu tej groty. Wow. W ciągu całej gry. Nieźle, nieźle. No właśnie. To jest taki problem, że ja właściwie nic tam nie widzę. To mnie tak wkurza, że szok. Ile? What the fuck? To chyba te, które się jeszcze tam zrespiły, one po prostu się wróciły i jest ich tak dużo. Ale ja ciebie zabiję, nie no, bez przesady, że nie dam rady. Jest. No mnóstwo ich było. Schowaj broń. A gdzie jest Adnan? Masz szczęście. Wow. Nie podoba mi się to. W ogóle, wiecie co? Może jakieś opcje? Nie. Obraz, może jasność trochę zwiększę. Czy tak solidnie zwiększę. Wy, żebyście też coś widzieli. O! Ashgan! Wow! Zrobił za mnie całą robotę prawie. Dzięki, stary. Chociaż no, expa trochę szkoda, bo wybił chyba tego w brud. No właśnie, aż dotąd. Prawie do królowej doszedł. Z jednej strony mi się to podoba, a z drugiej tak, no nie bardzo, ponieważ no jednak chciałem ja to po części zrobić. Bim, robolu. Dobra, jeden. One są tak fajnie trochę przybagowane, więc nie jest źle z nimi. Nie walczy się tak tragicznie. O właśnie. Na przykład takie krytyki wchodzą. Nie jest źle, ale dla pewności sobie... Ale jasne, strasznie. Ale dobrze, będzie przynajmniej na nagraniu, myślę, dobrze widać, bo tu jest naprawdę ciemno. No i dla waszego komfortu lepiej, żeby było jaśniej niż... niż ciemniej. No czemu dwóch? Czemu dwóch? Why? Pytam się, dlaczego? Ale nie, dam radę. Chodź tu. Jest. Brawo, Bezi. Łomotacz Roxy. Normalnie zajebista broń. No, i idziemy dalej. I tu jest właśnie tak, już pojawiają się takie, no nie, takie żyłki, ja to nazywam. Zawsze mi się tak kojarzyło z takimi żyłami, takie coś takie. Tak to dla mnie wyglądało. Tu jest w brud pełzaczy, ale mam nadzieję, że one po kolei tutaj będą się chciały zabić. Udało się zabić. Tym bardziej, że raczej wszystkie obrażenia, które im zadaję, wchodzą. Czyli, no, trochę tutaj się przeliczyłem. Zawsze jak o czymś mówi, że o, jest pięknie, nie wychodzi. To jest królowa pełzaczy. Tak, dokładnie. Proszę bardzo, jak podejdziemy, to ona nas atakuje. A mam nadzieję, miałem nadzieję, że jednak ten łuk coś chociaż jej zada jakiś obrażeń, a tu jednak się pomyliłem. A nie, ładnie. Krytyki wchodzą. Dobra, nie będę do niej podchodził, bo to... nie potrzeba jednak. Myślałem, że już będę musiał...